Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się prostym tematem związanym z modelowaniem studni. Jest to jedno z zadań, które dałem bez żadnej litości swoim studentom i tym samym ten tutorial dedykuję szczególnie dla nich, ale oczywiście mam nadzieję, że każdy może obejrzeć i może coś z tego wyniesie dla siebie. A więc zaczynamy. Studnia, którą pokazałem na obrazku, jest prosta do zrobienia pod warunkiem, że wiadomo, jak się za to zabrać. A więc na razie mam na scenie pusto. Jedyne, co na tej scenie jest widoczne, to pivot ustawiony w środku. Nawiasem mówiąc, klawisz Shift-C centruje cały widok, łącznie z tym właśnie pivotem, z kursorem 3D. Mam także na scenie kamerę, a ten dziwny obiekt, który tu jest, to jest myszka, która się wyświetla po to, aby było łatwiej zrozumieć, co tak naprawdę naciskam. Zaczynamy od dodania na scenę kostki, jeżeli jeszcze takiej kostki na scenie nie ma. Wciskam Alt-A i teraz taką kostkę, którą mam, ustawiam w widoku z góry. Odsuwam się troszeczkę tak, aby widzieć podział w siatce, taki powiedzmy sobie na 10 jednostek Blendera. Następnie taką kostkę odsuwam na bok, robię jej kopię, odsuwam ją po przeciwnej stronie i teraz jeżeli zaznaczę obie takie kostki, to środek transformacji tych kostek powinien być dokładnie pomiędzy nimi, dokładnie w środku układów współrzędnych. Jeżeli teraz będę obracał te kostki, to wtedy widzę, że one będą obracały się dookoła środka. Jeżeli ktoś z Was nie ma takiego układu, to znaczy, że ma zmienioną konfigurację Blendera i w związku z tym należy sprawdzić, czy na przykład w menu o nazwie Pivot Point ma wybraną opcję Median Point. Jeżeli będzie tam coś innego, na przykład Active Element, ewentualnie Individual Origins, a więc trzeba się upewnić, że mamy tutaj Median Point, w tym momencie to będzie punkt środkowy uśredniony pomiędzy wszystkimi zaznaczonymi geometriami. Następnie robię kopię tych kostek w taki sposób, aby ustawić je znowuż wokół środka, ale z pewnym obrotem, a więc przekręcam je i ustawiam tak, aby na siebie się w pewien sposób nakładały. Robię to tyle razy, aż zapełnię cały okrąg dookoła punktu środkowego. Zabiera to chwilę, mogę to przyspieszyć, zaznaczając z prawym klawiszem wszystkie te kostki i powtarzając tą operację, tak jak robiłem to dla jednej z nich, wtedy kopiuję kilka naraz. Ustawiam kostki w taki sposób, aby stykały się rogami i nawet aby się nakładały na siebie. Jak widać, mam tutaj dość silne nakładanie się i nie jest to nakładanie się równe w każdym przypadku, ponieważ ustawiałem te kostki ręcznie, bez siatki. W związku z tym pewne drobne błędy tutaj będą później powodowały, że uzyskam pewne nieregularności w mojej studni. Mam teraz cały pierścień z kostek i jest to zadanie podobne troszeczkę do Koloseum, które pokazywałem w zeszłym roku. Teraz chciałbym, aby te kostki tworzyły murek o wysokości 3 jednostek, a więc zaznaczam je wszystkie za pomocą zaznaczenia prostokątnego. Przesuwam do góry w siatce, tak aby ustawione były na wysokości, powiedzmy sobie, jednej jednostki Blendera. Będzie się wydawało, że stoją na osi X teraz. No i teraz kopiuję te kostki, aby utworzyć drugą warstwę muru. Nawiasem mówiąc, jeżeli macie gdzieś tutaj wstawione światło, takie jak światło punktowe i wygląda ono jak taki, powiedzmy sobie, dziwny obiekt podobny do kropki, to w tym momencie zaznaczenie kostek powoduje, że zaznaczy się również światło. Jest to spowodowane tym, że światło ma jeszcze taki cieniutki promień wodzący, który teraz mam nadzieję widać. Ten promień powoduje, że jeżeli przeciągnę po nim myszą, to zaznaczam również ten punkt związany ze światłem i to światło trzeba potem odznaczyć, aby nam się nie kopiowało niepotrzebnie i nie przesuwało. Zatem wciskam Shift, klikam prawym klawiszem na światło dwa razy, aby je odznaczyć. Teraz mam zaznaczone obie warstwy kostek. Potrzebowałem tylko jednej, więc powtórzę całą operację z tą górną warstwą. Odznaczę oczywiście światło, tak aby nie było z nim problemów. I teraz te kostki trzeba obrócić. Obrócę je w ten sposób, aby obracały się wzdłuż osi Z, czyli tej niebieskiej strzałki. Naciskam R, później Z, mogę je delikatnie przekręcić. To, do czego dążę, to jest taki układ, aby jedna kostka pod spodem stała w tym miejscu, gdzie wyżej znajduje się pomiędzy kostkami przerwa. Dokładnie tak, jakbyśmy budowali zwykły domek albo koloseum, do którego również odsyłam. Skopiuję jeszcze ten dolny rząd kostek wyżej. Ustawię go w siatce i to jest nasza studnia. Oczywiście ta studnia ma teraz średnicę prawie 20 metrów, wyrażając to w jednostkach Blendera, więc jest zdecydowanie za duża. Zatem należałoby zaznaczyć wszystkie takie kostki i przeskalować ją troszkę, aby nie była tak ogromna. W tym momencie to jest bardziej basen 20-metrowy niż studnia. W związku z tym zaznaczam teraz wszystkie kostki za pomocą menu Select, Select All by Type, czyli zaznacz wszystkie jako typ i wybieram sobie mesh. Nie ma tu innych meshy na scenie, w związku z tym zaznaczę tylko i wyłącznie same kostki. Następnie przeskaluję te kostki w taki sposób, aby były mniejsze. Teraz jeżeli zacznę skalować, to te kostki zmniejszają się do wspólnego środka, co jest oczywiście sensowne. Niemniej jednak ja bym chciał, żeby one nadal pozostały ustawione na osi X. W związku z tym wybiorę sobie z pivot point tego menu polecenie 3D kursor. Tutaj odsyłam do tutoriala na temat orientacji transformacji. I teraz jeżeli zacznę skalować, to wszystkie kostki będą się ładnie skalować do pewnego momentu, na przykład gdzieś dotąd.
I to jest właściwa średnica, którą chciałem uzyskać. To i tak będzie spora studnia, ponieważ jej średnica teraz to prawie 6 metrów. Wyciągnę te kostki także w pionie, aby były troszeczkę wyższe, uzyskując w ten sposób lepsze proporcje. No i teraz tak. Te ścianki, które tutaj otrzymałem, są, powiedzmy sobie, no może trochę za cienkie. Można byłoby spróbować pogrubić te ścianki trochę, ale w tym celu musiałem przeskalować każdą pojedynczą kostkę w ten sposób, aby ona była we swojej osi jakoś tam pogrubiona. Pokażę może, o co tu chodzi na przypadku median point. Pojedynczą kostkę mogę rozciągnąć w ten sposób. Natomiast każdą inną musiałbym rozciągnąć w osi lokalnej, x-owej dla niej, ponieważ one są teraz poobracane, więc miałbym mnóstwo tak naprawdę roboty. Mogę ewentualnie zaznaczyć wszystkie te kostki i spróbować zrobić to troszeczkę prościej. I teraz tak, możliwe są jakby różne sposoby. Pierwsza rzecz jest taka, że możemy włączyć sobie, no na początku może typ edycji proporcjonalnej i ustawić go na random. Jeżeli to zrobię, to teraz każde przesuwanie kostek, czy też skalowanie, powinno te kostki w odpowiedni sposób przesunąć. Tylko że wtedy trzeba mieć jeszcze promień oddziaływania i może zróbmy tak, że jedną z nich przesunę. O, proszę zobaczyć, że reszta kostek elegancko się zaczyna przemieszczać w losowym jakby takim stopniu. Jeżeli zacznę skalować, to samo będzie dotyczyło również skali. A więc jeżeli wcisnę dwa razy X, to będę skalował w osiach, tak naprawdę tylko X-owych. Te wszystkie czerwone linie to są lokalne osie X-owe dla wszystkich kostek i wtedy mogę pogrubić tak, jakbym chciał, aby były pogrubione. Jednakże, aby to zrobić porządnie, należałoby zaznaczyć najpierw wszystkie te kostki. Jeżeli to zrobię, to wtedy naciskam S, później X, później jeszcze raz X i teraz zaczynam skalowanie. No i widać niestety, że wszystkie lecą nie tak, jakbym chciał, czyli po prostu to skalowanie nie jest odpowiednią wersją tego, co chciałbym otrzymać. Możemy w takim razie spróbować zmusić to skalowanie do takiej pracy, aby uzyskać jakąś sensowną skalę i pogrubienie tych kostek, ale musimy to zrobić sprytniej. Zaznaczam teraz tylko jedną kostkę, naciskam S, X, no i teraz skalując, niestety skaluje mi się wszystko, jak widać, a więc zmieniam sobie rodzaj skali na indywidualne początki kostek. Sprawdźmy jeszcze, czy dla wszystkiego będzie można to wykonać, S, X, X. No i teraz, jak widać, znowuż nie mam żadnego postępu, ale jak zaznaczę tylko jedną taką kostkę przez podwójne X, to w tym momencie coś zaczyna się dziać. Ok, w ten sposób mogę próbować pogrubić swoje kostki. Zobaczmy to jeszcze z boku, jak wygląda. S, X, X. No i teraz uzyskuję takie, powiedzmy sobie, nierównomierne cegły. Teraz kręcąc kółkiem myszy mogę zmieniać strefę tej deformacji, a więc niektóre z tych ścian mogę pogrubić, pozostawiając inne poza zasięgiem działania tego sposobu edycji. W związku z tym mogę uzyskać dość ciekawe efekty. Ja jednak zrobię to dla wszystkich kostek, tak aby mieć trochę po prostu grubszą studnię. To jest jeden ze sposobów. Jeżeli nie wychodzi, warto pamiętać, że ten rodzaj narzędzia działa w pewnym promieniu od myszki, a więc jeżeli wcisnę na przykład G i teraz pokręcę myszą, aby zmniejszyć kółko, to kółko jest strefą oddziaływania mojej deformacji. Oczywiście ta deformacja musi być włączona, dlatego mam tutaj tryb Enabled. Inny sposób na zrobienie takiego czegoś to jest coś, co pokazywałem na wykładzie, co również nie jest zbytnio czytelne, ale teraz cofnę, aby to zrobić. Mianowicie trzeba zaznaczyć wszystkie kostki i je po prostu zwyczajnie rozskalować. Ale robię to w ten sposób, że na początku skaluję je w trybie 3D kursor. One się oczywiście powiększają, a następnie wyłączam skalowanie siatek meszy. A więc wyłączam skalowanie samych kostek. Naciskam ten guzik. Jeżeli teraz będę skalował, to będę skalował tylko i wyłącznie środki kostek. To również powoduje, że moja geometria się zapada, nakłada się na samą siebie, co jest ogólnie złe, ale jednocześnie moja studnia się zmniejsza, pozostając jednocześnie z taką samą grubością ścian. W związku z tym to również pozwala pogrubić troszeczkę ścian. Tak czy inaczej, wykorzystując jedną z tych dwóch metod, mogę uzyskać pewne zróżnicowanie w kostkach. Ja wykorzystam ten sposób z edycją proporcjonalną, a więc znowuż S, później X, X, aby skalować w osi lokalnej i te ścianki troszeczkę sobie rozciągniemy. Ok, teraz wyłączę ten guzik, aby przeskalować je jeszcze raz. No teraz widzę, że nie za bardzo to działa. Nie chcą się tutaj tak skalować, jakbym chciał. Więc wyłączę edycję proporcjonalną. Zaznaczę teraz wszystkie. Ustawię sobie tutaj Active Element. I teraz weźmiemy po prostu zwykłe rozciągnięcie. OK. I teraz jeszcze raz to ściśniemy.
uzyskując w ten sposób nieco grubsze ścianki. Jak widać, te operacje, mimo tego, że mogą wydawać się skomplikowane, prowadzą po prostu do tego, że cały zestaw kostek, który tutaj mam, stanowi teraz bardzo nierównomierną powierzchnię. Jednocześnie widać, że nawet pewna okrągłość tej studni została zatracona w tym czasie. Teraz tak, zaznaczam wszystkie te kuby, wszystkie kostki. Jeden z nich muszę kliknąć, aby był on kubem aktywnym. Jeżeli tego nie zrobię, ryzykuję, że żaden z nich nie będzie miał aktywnego środka. Chodzi o to, aby je połączyć teraz w jednego mesza, a więc naciskam Ctrl J, łączę w jednego mesza całość. I aby środek tej studni był w środku układu współrzędnych, naciskam specjalny skrót klawiszowy i wybieram z menu Origin to 3D Cursor. W tym momencie Origin jest tam, gdzie jest 3D Cursor. Jeżeli go wcześniej przestawiłem w inne miejsce, należy go powrócić do środka układu współrzędnych i dopiero później połączyć wszystkie obiekty w jeden mesz. Teraz jest to jeden obiekt. A więc jeżeli kliknę gdziekolwiek, zawsze zaznaczony jest jako całość, mogę go obracać jako całość, z tym, że ten środek muszę wyłączyć, o tak. I w trybie edycji, jeżeli wcisnę tab, będę widział pojedyncze ściany. Oczywiście nic z tymi ścianami nie mam zamiaru tutaj robić, jedyne co mi pozostaje to dodać modyfikator remesh. No chyba, że chciałbym włączyć tryb edycji proporcjonalnej znowuż, kliknąłbym wtedy w jeden wierzchołek i go delikatnie wygiął. Ewentualnie można spróbować zrobić coś takiego, aby ta studnia dostała jeszcze bardziej poharatany wierzch. No i teraz już rzeczywiście wygląda jak zlepek jakichś dziwnych lastryko ścianek czy innych kafelków, więc teraz biorę sobie panel z modyfikatorami, dodaję modyfikator remesh do takiego obiektu i jak widać elegancko studnia znika. Działanie remesh polega na tym, że brana jest objętość obiektu i tworzona dla tego obiektu jest zupełnie nowa siatka. Jeżeli przyjrzę się tutaj, to wykorzystywane przy tym procesie mogą być stare wierzchołki, ale nie zawsze one będą w tej samej liczbie. I teraz precyzję tej deformacji, czy też odbudowania kształtu określam za pomocą głębi drzewa. Jeżeli drzewo włączę na octree rzędu 5, no to widzę, że całkiem nieźle jest odbudowana moja studnia, bo widać, że niewiele powstało dziur. Mogę również odhaczyć opcję remove disconnected pieces, aby pojawiły się tam jakieś części, które się oderwały. I to w zasadzie jest coś, co mi całkiem odpowiada. Tego typu studnia może być. Tutaj widać, że wystaje jakiś kawałek, jest bardzo nierównomierna, a mimo to wydaje się zrobiona z jakichś takich dziwnych klocków. Przy okazji, siatka tej studni nie jest taka zła. Mogę oczywiście również zmieniać inne parametry, na przykład zamiast sharp mogę wybrać smooth. Zmienia się troszeczkę układ wtedy tych kostek. Mogę także wziąć sobie smooth shading, ale to wygląda wtedy okropnie, więc tego nie robię. I pozostanę chyba przy takim smooth, nie, przy sharp. Oczywiście mogę zwiększać precyzję, uzyskując coraz bliższe dopasowanie do tych oryginalnych kubów, które tu miałem. No ale to właśnie nie o to chodzi. Więc na razie zostawiam to na wartości 5. Sharpness mogę zmniejszyć, wtedy będzie tutaj troszeczkę więcej linii ukośnych. No i takie coś powinno już zostać. Naciskam guzik Apply. Usuwam teraz powtórzone wierzchołki, jeżeli gdzieś jakieś by się pojawiły, używając polecenia Remove Doubles. Jak widać, żadnego nie usunąłem, ale jeżeli zwiększę promień oddziaływania podczas usuwania, to niektóre z nich mogą wylecieć. To powoduje dalszą destrukcję i deformację powierzchni i jakby ograniczenie ilości geometrii, którą mam w tym swoim mesh. Oczywiście, jeżeli będę przesadzał, to z mojej studni zostanie tylko coś takiego. O, studnia tak zwana low poly. A więc zostawię to przy jakiejś w miarę niewielkiej wartości. I trzeba też pamiętać, że w tym meszu niestety nie jest zbyt ładnie, ponieważ powtarzają się na sobie nałożone niektóre ściany. Wyłączę teraz deformację. Jak widać, tutaj jest jakiś artefakt, tutaj. A więc nie jest to wcale dobrze zrobiony mesz, ale jak mówię, na sam początek musi wystarczyć. Tak czy inaczej, wizualnie generuje on dość skomplikowaną geometrię i na pierwszy rzut oka wydaje się ona trudna do zrobienia. Jak widać, nie było to wcale aż takie trudne. Mogę także dodać modyfikator subsurf, aby zobaczyć, jak będzie się wygładzała ta studnia. Mogę włączyć też smooth, ale jak mówiłem, to nie jest najlepsze. Ale mogę wtedy włączyć również edge split. Edge split zaokrągla niektóre kształty, inne pozostawiając ostre. Jest to po prostu zwykłe rozcinanie geometrii. Więc można w taki sposób tę studnię zostawić. Niech sobie tak wygląda. Będzie się wydawało, że częściowo ma ostre kształty i tak mogłoby być. Teraz, gdy studnia jest gotowa, należy dodać coś na kształt podłogi dla niej, czy też podłoża. Dodaję zwykłego plane'a w środek układu współrzędnych, skaluję go, aby stworzyć wrażenie przynajmniej, że mam tutaj jakiś teren. Normalnie w przyszłości będziemy robili normalny teren pofałdowany z kupy piasku na przykład, albo jakiegoś zwykłego organicznego rodzaju ziemi, a na razie trzeba dodać do tej mojej studni jeszcze zwykłe słupki. I teraz, aby dodać słupek, dodaję zwykły cylinder. Ten cylinder w widoku siatki wygląda w ten sposób, więc ustawiam go mniej więcej tam, gdzie powinien być, to jest jego centrum. Następnie skaluję ten cylinder troszeczkę w osi Z, troszeczkę w osi
X, Y, czy też płaszczyźnie X, Y, aby zamienić go na zwykły słupek. I ten słupek powinien stać wbity, będąc w ten fragment ściany. Jeżeli taki słupek już mam, on oczywiście jest tutaj bardzo gładki, bardzo doskonały, wręcz idealny, nówka, nie śmigana, można wejść do trybu edycji, przez Ctrl-R pociąć go, kręcąc kółkiem myszy na kilka dodatkowych krawędzi i następnie w trybie edycji proporcjonalnej znowuż lekko zdeformować. Jeżeli przesunę ten wierzchołek, to ten słupek zaczyna się bardzo brzydko tutaj zachowywać, ale wystarczy wybrać zamiast deformacji random, na przykład deformacji typu smooth i delikatnie go przesunąć. Taki wierzchołek przesunięty pozwoli mi stworzyć takie wrażenie jakby wygięcia tego słupka. Prawdziwy słupek, być może użyty przy studni, również nie byłby taki całkiem prosty. Oczywiście robię kopię, wstawiam ją po drugiej stronie, mogę ją trochę obrócić, aby stworzyć wrażenie pewnej organiczności. No i to jest już coś, co zapewnia mi elegancki słupek przy studni. W normalnej studni można by tutaj było dodać jeszcze kilka innych takich słupków, więc gdyby komuś na tym zależało, to może zrobić kopię. Następnie potrzebuję wstawić również coś takiego jak ten poprzeczny rodzaj wałka, a więc dodaję kolejny cylinder, ustawiam go mniej więcej w środku, przekręcam, skaluję w osi X, skaluję całość, aby była mniejsza, myślę, że tej wielkości grubość będzie ok, i znowu skaluję w osi X. Teraz proszę zobaczyć, mam cieniowanie tej mojej studni ustawione na smooth, ponieważ włączyłem sobie shading na smooth. Jeżeli zrobię to samo z wałkami, czy też z cylindrami, to oczywiście będą wyglądały pozornie dobrze, ale w przypadku na przykład takiego wałka, on może wyglądać niezbyt fajnie tutaj. Dlatego na końcu dodam jeszcze jedną rzecz. Skopiuję ten wałek, który mam na górze, przeskaluję go w osi X, tak aby był wąski, aż dotąd gdzieś, i trochę powiększę, tworząc takie obicie, jakby, czy też zakończenie. Dwa takie zakończenia wstawię na końcach, aby zamaskować nieco tamtą gładkość powierzchni, i dla tych cylindrów włączę cieniowanie typu flat. Myślę, że takie coś absolutnie wystarczy w tym przypadku. No i teraz pozostaje zrobić jeszcze tylko korbę. Korbę wystarczy zrobić również z tego samego cylindra, wystarczy tylko, że go skopiuję, ustawię gdzieś tutaj, niech to będzie nawet równiutko w siatce, i przeskaluję tak, aby był dużo węższy. Myślę, że taka grubość byłaby odpowiednia. Włożę go następnie w ten sposób. Tak samo mogę wybrać jeszcze ten element, skopiować, ustawić tutaj po przeskalowaniu. On powinien dać mi dobry przyczynek do zrobienia korby. I teraz ten element znowu mi się przyda, jako element związany z korbą. Przesunę go tylko, przeskaluję w osi Z i ustawię w taki sposób, aby wydawało się, że to jest integralna część korbowodu, który normalnie w takich studniach powinien być, bo inaczej ciężko byłoby wyciągnąć wiadro z wodą. Zróbmy to w ten sposób. O. Jest to oczywiście zrobione na chybcika, więc w sumie dosyć byle jak, ale na razie na początkującym etapie takie coś jest całkiem akceptowalne i powinno wystarczyć. Oczywiście nie robię tutaj żadnej animacji, bo w przeciwnym wypadku gdybym chciał pokręcić tym kołowrotem, to bym się tutaj wszystko rozsypało. Na razie to ma być statyczna scena i nie trzeba się przejmować. Teraz powiem, jak można zrobić nawinięcie liny, która tutaj powinna być. Linę można zrobić z różnych obiektów. Można zrobić ją na przykład z torusa. Jeżeli chciałbym wstawić torus na scenę, to otrzymam obiekt, który wygląda mniej więcej w taki sposób. Jest to coś podobnego do opony. Taki torus można ustawić w miejscu, gdzie jest moja poprzeczna belka, a następnie przeskalować tak, aby udawał linę. On niestety nadal wygląda jak taka oponka, więc aby przeskalować go w taki sposób, aby był chudszy, cieńszy, wchodzę do trybu edycji i naciskam Alt-S. To skaluje wszystkie ściany według wektorów normalnych, czyli według kierunków, w których są zwrócone, i wtedy mogę uzyskać dość cienki mesh. Wystarczy go później jeszcze trochę przeskalować i w ten sposób ułożyć na obiekcie. Jeżeli go teraz przekręcę w osi Y, tak żeby był trochę ukośnie, to w tym momencie może się wydawać, że to jest lina nawinięta na taki gruby słupek. Mogę zrobić kilka takich zwojów, różnie je ustawiając, tworząc złudzenie, czy też wrażenie, że to jest rzeczywista lina. Oczywiście wiemy, że z liną nie ma to nic wspólnego, ale jeżeli ją w ten sposób nawinę, to może się wydawać, że to jest nawet coś zbliżonego. W ten sposób prosty można oszukać widza i zasugerować mu, że tu rzeczywiście jest nawinięty jakiś kawałek liny. Oczywiście, jeżeli potrzebuję mieć linę wiszącą do środka, tę linę mogę zrobić choćby nawet z takiego prostego pręta. Wystarczy tylko, że go znowuż skopiuję, przez Shift Z ustawię gdzieś, następnie obrócę i przeskaluję, tak aby był cieniusieńki jak lina. Wystarczy go przeskalować do tej wielkości, a następnie rozciągnąć w osi Z, czyli w osi pionowej, i umieścić gdzieś w tym miejscu. Z daleka wygląda, że to jest lina wisząca w studni.
Takie przynajmniej powinno być wrażenie. Natomiast możemy jeszcze poprawić miejsce, w którym ta lina wisi, ponieważ ona wisi teraz, jak widać, ze środka tego słupka, więc należałoby ją trochę przesunąć. W tym celu przesuwam gdzieś do tego miejsca, tworząc wrażenie, że rzeczywiście tutaj będzie wisiała taka lina. Jedno z tych kółek mogę ustawić tak, aby było trochę bardziej w pionie. Na przykład w ten sposób. Lina powinna być oczywiście troszeczkę pogrubiona. Myślę, że tak wystarczy. I to już nadaje się do renderowania. Oczywiście musimy dbać o to, aby kamera nie patrzyła na to miejsce, które tutaj żeśmy sprytnie oszukali. A więc ustawię sobie tą linę jeszcze w taki sposób, aby się wydawało przynajmniej z grubsza, że ona jest nawinięta tak, jak powinna być nawinięta. A więc jeszcze raz G, Y. Ustawiamy ją tutaj. Oczywiście mamy nakładanie się obiektów, jest to brzydkie. Jak mówię, proszę nie uważać tego tutoriala za profesjonalny. To jest tylko taka szybka zajawka, jak można pracować z obiektami. Ostatnia rzecz, która pozostała do zrobienia, to jeszcze kilka kamieni, które powinny leżeć tutaj w otoczeniu. Takie kamienie można zrobić również z różnych rzeczy, na przykład z takich obiektów jak Cube, ewentualnie Icosphere. Mogę dodać taką Icosphere, później w trybie edycji ją w jakiś tam sposób podeformować, poskalować trochę i tak dalej, ale to nie jest najlepszy sposób. Najlepszy, najprostszy okazuje się użycie tak zwanych Metaballs. Metaballs są to takie dziwne obiekty, które można dodać przez menu. Jeżeli je dodam, to na scenę wstawiam taką kulkę, ale kulka ma także taki promień. Promień oddziaływania to jest coś, co powoduje, że takie metabole, jeżeli są skopiowane, zaczynają się sklejać. Mam tutaj dwie, skopiowałem sobie i teraz jeżeli one wejdą w bezpośredni swój kontakt, to zaczynają się sklejać jak dwie krople wody. Ok, jak dwie połówki mniej więcej. Teraz ustawiając te metabole w określony sposób, mogę spowodować, że będę je kopiował tutaj. Stworzę wtedy coś, co przypomina trochę, no, jakiś taki nieregularny kształt, przypominający trochę mniej lub bardziej kamień. I to będzie pierwszy z kamieni, który tutaj zrobię. Następny metabol mogę użyć do zrobienia jeszcze innego rodzaju kamienia, na przykład jakiegoś takiego. Przesunę tylko kulkę, tak aby uzyskać w miarę losowy kształt. I to będzie drugi kamień. Trzeci można byłoby zrobić z jeszcze jakiegoś innego metabola. Rozciągnąć je w ten sposób, przeskalować też trochę niżej. Już mam elegancko coś, co przypomina kamień. Ok, mogę też ścisnąć w pionie. Dobra, i teraz tak. Takie metabole można ustawić już na samym dole, uzyskując wrażenie, że to są kamienie. Natomiast lepiej jest skonwertować je na mesza. Jeżeli kliknę w taki obiekt, on powinien się zaznaczyć. W tym momencie niestety zaznaczone będą wszystkie, ale to nic. Konwertuję taki obiekt na mesza, czyli na zwykły mesz, podobny do tego, którym jest nasza studnia. A więc klikam, naciskam Alt-C i biorę mesh from, krzywa, meta, surf lub tekst. Jeżeli to zrobię, to w tym momencie te wszystkie obiekty zamieniają się w mesze. Następnie należy je rozdzielić. Łączyliśmy mesz w przypadku tej studni. Natomiast teraz te trzy trzeba rozdzielić. Robi się to w trybie edycji. Jeżeli wcisnę Tab, naciskam później klawisz P i wybieram sobie By Loose Parts, czyli rozdziel według wszystkich luźnych części. To powoduje, że każdy z tych obiektów stanie się osobny. I wtedy wystarczy tylko dla każdego z nich nacisnąć kombinację Ctrl-Alt-C, aby wybrać sobie nowy środek dla obiektu, ponieważ środek na przykład tego obiektu, który zaznaczyłem, jest teraz we wnętrzu tego poprzedniego. Był tylko jeden środek dla wszystkich tych trzech obiektów i one to położenie tego środka dziedziczą. A więc ustawiam środek dla każdego z nich osobno. Ok, teraz te obiekty należy przeskalować, aby były odpowiednio niewielkie i ustawić na takiej wysokości, aby się wydawało, że to są kamienie ustawione przy studni. Jeżeli przesunę w pobliżu studni, obrócę jakoś tak, aby sensownie leżały, to mogę je tutaj dodać. I one wtedy będą robiły mi za dodatkowe uzupełnienie tej sceny ze studnią. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda z kamery. Kamerę należy ustawić w taki sposób, aby widać było studnię. A więc ją troszeczkę obniżę, przesunę i zrobię lekki odjazd. Polecam w tym momencie tutorial na temat kamery, który tłumaczy, jak można takie operacje wykonać. No i teraz wystarczy tylko skopiować kilka tych kamieni i przesunąć na osi, aby znajdowały się gdzieś indziej, obrócić, aby się wydawało, że to są inne kamienie. Być może mogą się chować trochę w podłoże. I tego typu praca pozwala mi jakby uprzyjemnić ten obraz, wzbogacić go troszeczkę w geometrię, dodać tu nowe elementy. I takie coś trzeba zrobić. Okay, kamień na przykład położę w ten sposób. Trochę go tutaj wcisnę. I teraz zależnie od tego, ile pracy włożymy w przygotowanie takiej sceny, to nawet w tak prymitywny sposób wykonana studnia może zacząć wyglądać w miarę sensownie. Więc zrobię tutaj jeszcze jeden obiekt, trochę go przeskaluję, przesunę. Na razie to wygląda dosyć pusto. Teraz jeżeli zrobię render, przełączę się może bez kombinowania z Cycles po prostu w Blender Render. Włączę na zakładce World światło typu Environmental Lighting i Ambient Occlusion ustawię na Multiply.
Teraz jak wyrenderuję scenę, powinienem zobaczyć w miarę sensownie wyglądającą studnię. Tak to wychodzi. No i okej, to jest w zasadzie cały tutorial, który chciałem pokazać. W tym momencie ta studnia wyszła troszeczkę inaczej, ale nie ma się czym przejmować. Tak może właśnie być. Można ewentualnie siłę tego świata osłabić, ponieważ jest strasznie wypalona ta scena. Damy teraz F12 znowu. A teraz widzę, że już jest dużo lepiej. Więc to byłoby jedno z zadań. Okej, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłych kursach i zapraszam ponownie.